Pan, samochodzik, zamek w rynie, rozdział drugi. Po kilkuminutowej rozmowie z szefem, który wprowadzał mnie w nowe zadanie, wróciłem zamyślony na pokład smaragdusa. Już z daleka poczułem smakowity aromat jedzenia. Hanka szykowała spaghetti. Żona wzywa do domu? Zapytała, widząc moją poważną minę. Nie mam żony, przypomniałem jej. Czemu, jeśli wolno zapytać? Tak wyszło. Hanka zamilkła. Być może nawet się obraziła, że jestem taki mruk. Przestraszyłem się tego, bo okazało się, że moje zadanie będzie wymagało pozyskania współpracownika na zamku w Rynie, a Hanka idealnie do tego się nadawała. Z drugiej strony zawsze wolałem jasno stawiać sprawy i nienawidziłem wszelkich zakulisowych gier. Musiałem starannie zaplanować wszystkie kolejne kroki. Proszę. To jedno słowo przerwało moje rozmyślania. Kiedy Hanka położyła na moich kolanach talerz z obiadem, usiadła na przeciwległej burcie i zajęła się jedzeniem. Nie miałem na to czasu, odezwałem się. Na co? Dziewczyna spojrzała na mnie zaciekawiona. Na znalezienie sobie odpowiedniej towarzyszki życia. Wyjaśniałem. Moja praca polega na częstych wyjazdach i niekiedy bywa niebezpieczna. To nie sprzyja zakładaniu urodziny i pielęgnowaniu uczuć. To, czym ty się właściwie zajmujesz, że coś zagraża twojemu życiu. Walczę ze złodziejami dzieł sztuki, konkuruję z poszukiwaczami skarbów. Ludzie stają się nieobliczalni wobec możliwości łatwego zdobycia majątku. Jesteś czymś w rodzaju Indiany Jonesa? Tak, roześmiałem się ubawiony porównaniem. Hanka tylko pokiwała głową. Całkowicie pochłonął mnie posiłek. Doskonale ugotowała makaron, świetnie przerobiła klopsiki w sosie pomidorowym na sos o smaku, wzbogaconym różnymi przyprawami. Gdzie nauczyłaś się tak świetnie gotować? Zapytałem Hankę. Dużo podróżowałam po Bliskim Wschodzie i rejonie basenu Morza Śródziemnego. Moi rodzice to archeolodzy i często w sezonie dojeżdżałam do nich na wykopaliska. Oprócz pracy w wykopach lubiłam łazić po okolicznych bazarach, smakować różnych potraw, podglądać jak ludzie targują się. Ciekawe zajęcie, przyznałem. My gary i odpływamy, rozkazałem. Dziwiło mnie, że tak bez oporów zajmowała się kuchnią. Współczesne kobiety akcentując równouprawnienie bardzo pilnują równego podziału obowiązków. Hanka wydawała się być zadowolona spełnionej roli. Pół godziny po obiedzie odbiliśmy od brzegu i popłynęliśmy na północ. Na jeziorze pojawiło się więcej jachtów, ale i tak ruch był tu o wiele mniejszy niż na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Minęliśmy wrzynającą się w kierunku wschodnim zatokę, ominęliśmy półwysep wygięty jak hak symbolicznie odcinający wody jeziora Tałty od jeziora Aryńskiego. Przepłynęliśmy między dwoma wsiami, mrówkami na wschodnim i notystem wielkim na zachodnim brzegu. Nadeszła pora, żeby poszukać miejsca na nocleg. Nie chciałem zatrzymywać się przy wsiach o tej porze roku obleganych przez letników. Wybrałem zatokę wśród trzcin na brzegu na południe od wsiwej deki. To było dobre miejsce na biwak. Bo zapasem nadbrzeżnych miejsc ukazała się drewniana wiata z paleniskiem, na którym można było rozpalić ognisko. Ustawiliśmy się rufą do lądu i niczym odkrywcy nieznanych krain przeszliśmy się po najbliższej okolicy. Byliśmy tu sami. Hanka zaczęła zbierać jagody. Masz mąkę? Zawołała. Nie, odpowiedziałem, klarując grota. Może gdzieś w pobliżu jest sklep? W pierwszej chwili poczułem niepokój że Hanka chce mnie wysłać po zakupy, a w tym czasie okradnie mnie i zniknie bez śladu. Dziewczyna domyślała się. O czym myślę i przyglądała mi się z lekkim rozbawieniem malującym się na jej twarzy. Chcesz, to ty możesz pozbierać jagody, a ja pójdę do sklepu, zaproponowała. Właśnie skończyłem robić porządek na pokładzie. Z półki wyjąłem mapę i sprawdziłem, czy w pobliżu jest jakaś wieś. Rybicel był dwa kilometry od miejsca naszego postoju. Wziąłem mały plecak, portfel i podszedłem do hanki, która wciąż zbierała jagody i miała ich już pół garnka. Czy oprócz mąki jeszcze będziesz czegoś potrzebowała? Zapytałem ją. Jednak mi zaufałeś. Uśmiechnęła się. Może zwyczajnie bałem się ciebie zostawiać tu samą? Broniłem się. Dałabym sobie radę. Wzruszyła ramionami. Kupiajka. Śmietane, cukier i cynamon. Starczy nam jeszcze wody? Chyba tak, sprawdziłem zapas baniaków z wodą mineralną. Idąc ścieżką wzdłuż brzegu jeziora, pomaszerowałem w kierunku północno-wschodnim. Co jakiś czas natykałem się na jachtę, podobnie jak my cumujące przy brzegu. Po czterdziestu minutach dotarłem przed sklep. Obok był barek oferujący potrawy z grilla. Turyści i letnicy nabywali w sklepie piwo. A stołowali się na ławeczkach, jedząc karkówkę i kiełbaski maczane w kleksach musztardy i keczupu. Wszedłem do sklepu i zobaczyłem, że na półkach było prawie pusto. Nawet zapasy alkoholu zostały przetrzebione. Za dwiema ladami chłodniczymi i kasą stała młoda brunetka, pewnie jakaś uczennica dorabiająca sobie w czasie wakacji. Na szczęście nie brakowało produktów potrzebnych chamce. Dokupiłem jeszcze kiełbasy żółtego sera i chleba. Kiedy płaciłem, z podwórka usłyszałem radosne męskie okrzyki i ciche gwizdy. Przez oszkloną witrynę i kratę zobaczyłem, że w kierunku sklepu idzie wysoka, szczupła blondynka. Jej jasne włosy lekko falowały na wietrze. Jej spodnie rybaczki były tak uszyte, że sprawiały wrażenie jakby zaraz miały zaślizgnąć się z bioder. Bluzeczka na szerokich, Koronkowych ramionczkach dodawała jakiejś niezwykłej lekkości tej kobiecie. Miała doskonałą figurę, zmysłowe, kobiece kształty. Nie dziwiło mnie, że młodzi mężczyźni takiej okazywali swój zachwyt. Czarownica. Usłyszałem za sobą komentarz sprzedawczyni. Czemu? Zapytałem, oglądając się. Pływa sama i wyrywa sobie facetów na krótkie przejażdżki tą swoją łódką. Dziewczyna szybko mi opowiadała. Rozbija pary i małżeństwa, bawi się facetami. Czasami zostawia ich gdzieś, niekiedy odwozi do dziewczyny i mówi, że ten gość to nic ciekawego. Zawsze zjawia się w lipcu i potem znika na cały rok. Tornado zmysłów. Urwałem, bo brzęknął dzwonek nad wejściem i w progu stanęła blondynka. Dzień dobry. Powitała nas i promiennie uśmiechnęła się do mnie. Teraz mogłem lepiej przyjrzeć się jej twarzy. Gdybym chciał namalować anioła, to poprosiłbym ją o pozowanie. Jednak jej niebieskie oczy miały przez chwilę dziwny wyraz, identyczny, jaki widziałem u koby rzucającej się na mysz. Zawsze moich kolegów zaskakiwało, kiedy odpowiadałem, że u kobiet najpierw zwracam uwagę na oczy. One naprawdę potrafią wiele powiedzieć o człowieku. Ta blondynka wyglądała jak wielka obietnica najwspanialszych przeżyć, ale budziła we mnie podświadomy niepokój. Cześć, to ty pływasz na smaragdusie? zapytała, przyglądając mi się. Miała niski, ciepły głos, a kiedy mówiła, jej usta układały się tak, jakby wykonywały taniec mający zahipnotyzować widza. Tak, wydobyłem z siebie. Bardzo ładny jacht, pochwaliła. Twoja partnerka też niczego sobie. To raczej pasażerka. Odwożę ją do rynu. Zatrzymaliśmy się niedaleko na nocleg. Tylko pasażerka? Rozmówczyni figlarnie pogroziła mi palcem. Przecież nawet żółw zdążyłby tam się dzisiaj doczołgać. Ona musi tam być dopiero jutro. Broniłem się. Angelika, żeglarka przedstawiła się, wyciągając do mnie dłoń. Paweł, odwzajemniłem uścisk. Pakowałem zakupy do plecaka, a Angelika składała zamówienie. Odżywiała się chyba bardzo dietetycznie, bo wzięła tylko płatki kukurydziane, musli, jogurty, herbatniki i dwie butelki wody mineralnej. Razem wyszliśmy ze sklepu. Wtedy do Angeliki doskoczyło dwóch podchmielonych i rozochoconych turystów. Mogli być braćmi albo w ich środowisku obowiązywało noszenie podobnych strojów i fryzur. Mieli coś w rodzaju nażelowanego i roke zabiegnącego przez środek głowy. Rzadkie, kozie brudki miały dodawać im powagi, ale wyglądały zabawnie. Obaj założyli adidasy, białe skarpetki, szorty i koszulki na ramionczkach, które miały odsłaniać muskulaturę obu panów. Może pomożemy pani nieść zakupy? Pierwszy chwycił za torbę z zakupami. Nie, w głosie Angeliki nie słychać już było ciepła. Tylko stanowczość i gniew. Niech pani nie będzie taka sroga. Drugi pogładził kobietę po policzku. Zostawcie mnie. Krzyknęła i odsunęła się. Jednocześnie spojrzała na mnie, jakby oczekując pomocy. Panowie, ja jej pomogę, a wy lepiej wróćcie do swoich zajęć zaproponowałem. Moja przejmowa nie była dostatecznie przekonująca i spowodowała tylko to, że młodzieńcy na mnie skupili całą swoją agresję. Pierwszy postanowił od razu wymierzyć mi cios pięścią. Natychmiast zszedłem na zewnątrz z linii ataku. Prawą ręką złapałem za jego pięść. Zrobiłem półobrót na lewej nodze i wsunąłem lewą rękę pod jego pachę. Wystarczyło teraz tylko delikatnie wykręcić jego nadgarstek i podnieść lewą rękę. Napastnik stanął na palcach. Zrobiłem lewą nogą krok w przód i przeciwnik poleciał przed siebie wprost na schody. Jego kolega, widząc, co się stało z kompanem, zrezygnował z ataku. Angelika z uznaniem pokiwała głową i zrobiła ruch zachęcający mnie, żebym poszedł za nią. Chciałeś mi pomóc. Podała mi torbę z zakupami. Chwilę szliśmy piaszczystą ścieżką w stronę jeziora. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? zapytała. Tylko się broniłem, zauważyłem. Tak, ale zrobiłeś to bez rozlewu krwi. Co to za sztuka walki? Aikido, jesteś małomówny. Chyba jeszcze za krótko się znamy, żebym opowiadał ci o całym moim życiu. Znałam takich, którzy potrafili je streścić w kilku zdaniach. Angelika roześmiała się. Nic już nie odpowiedziałem, bo doszliśmy plażą do jej czarnej perły. Był to jacht sportowy teoretycznie dla czterech osób, ale idealny dla dwóch. Jego prowadzenie wymagało dobrych umiejętności żeglarskich, zwłaszcza kiedy pływało się samotnie. Anżelika zgrabnie weszła przez dziób na pokład i przyjęła siatkę z zakupami. Może jeszcze kiedyś razem popływamy? Zaproponowała. Przypomniały mi się słowa sprzedawczyni i poczułem lodowate mrowienie wzdłuż kręgosłupa. Nie wytrzymałbym na twoim jachcie dłużej niż dzień, a mój jest za wolny jak na twój temperament, stwierdziłem. To może wyścig? Chyba nie poddasz się? Rogaty, tak, ale tylko wtedy, kiedy oboje będziemy mieli załogi. Dobrze. Pomachałem jej na pożegnanie i pomaszerowałem w stronę Smaragdusa. Nim zdążyłem wejść do lasu, zadzwonił mój telefon komórkowy. Tu, wśród łąk, wśród śpiewu słowików i bzyczenia owadów, dźwięk dzwonka brzmiał tak obco. Tak, słucham. Szybko włączyłem urządzenie. Dzień dobry. Czy to pan Paweł Daniec? Usłyszałem niski, bardzo miły męski głos. Tak. Mówi Andrzej Dowgniało, dyrektor hotelu zamek Ryn. Pański numer telefonu uzyskałem od pańskiego szefa, do którego zwróciłem się z prośbą o pomoc. On wspominał, że pan płynie do Rynu. Daleko pan jest od zamku? Najwyżej pięć kilometrów. Zatrzymałem się na nocleg. Czy istnieje możliwość? Żebyśmy się spotkali, zależałoby mi, żeby to stało się jeszcze dziś. Jeśli to nie sprawi panu kłopotu, przyjechałbym na pański biwak. Zapraszam. Wytłumaczyłem dyrektorowi, jak do nas dojechać, uprzedzając, że droga wcale nie jest wygodna. Bez trudu wróciłem do hanki i z ulgą spostrzegłem, że czekała na mnie. Pod wiatą przygotowała sobie kuchnię i natychmiast zaczęła robić pierogi. Rozrobiła ciasto dodając do niego cynamonu. Nie miałem dużej deski, więc ona rozwałkowywała ciasto trzonem pagaja na piórze drugiego. Kubkami wycinaliśmy równe krążki, nakładaliśmy farsz z jagód i zalepialiśmy krawędzie. Przy okazji opowiedziałem Hance o Angelice i o telefonie od dyrektora hotelu. Poznasz swojego szefa, zauważyłem. Już z nim rozmawiałam przez telefon. Zrobiło na mnie wrażenie człowieka bardzo konkretnego. Nie sądzę, żebym dzięki tym pierogom mogła liczyć w pracy na taryfę ulgową. Hanka przerwała wywód, bo za pasem trzcinu ujrzeliśmy dobrze nam znane czarne żagle. Czarna perła skręciła do naszej przystani i stanęła burta w burtę z nami. Cześć. Angelika zrzuciła żagle i zeskoczyła na ląd. Stanę przy Was. Zawsze będzie mi raźniej. Bardziej oznajmiła, niż pytała o pozwolenie. Robicie pierogi. Ucieszyła się, widząc, jak Hanka soli wodę w garnku stojącym na składanym trójnogu nad ogniskiem. Poznałem dziewczyny ze sobą i Hanka zaprosiła Angelikę na kolację. Żeglarka była ubrana w piankę i poszła na jacht przebrać się. Wpierw zrobiła porządek na pokładzie czarnej perły. Kiedy do nas wróciła. Miała na sobie lekką sukienkę w kwiaty, na którą zarzuciła jeansową koszulę. Hanka nałożyła nam pierogi, polała je śmietaną i posypała cukrem. Danie smakowało doskonale. Byłem gotów delektować się tym jagodowym smakiem do późnego wieczoru, ale na leśnym dukcie prowadzącym do wiaty pokazały się światła jakiegoś samochodu terenowego. Był to Nissan, w którym siedział wysoki brunet. Zatrzymał się kilka metrów od nas i wysiadł z auta. Pan Paweł upewniał się patrząc w moją stronę. Zapraszam na domowe pierogi. Zawołałem. Dyrektor podszedł do nas. Przedstawił się panią i przywitał się ze mną. Hanka nałożyła mu porcję pierogów. Tak, rozmarzył się, kiedy tylko spróbował pierwszego. Kto panią tak nauczył gotować? Był zachwycony. Wiele podróżowałam, odpowiedziała Hanka. Teraz jestem kuchcikiem u Pawła. Pan Paweł nie mógł lepiej wybrać. Mam w hotelach mistrzów kuchni, ale pani pierogów nie wstydziłbym się podać na stół naszym gościom. Pani Angeliko, gdzie jest pani załoga? Ja zawsze pływam samotnie. Od razu zauważyłem, że Angelika zarzuciła sidła na naszego gościa. Z pewnością pan Andrzej podobał się kobietom. Był nie tylko przystojny, ale był też człowiekiem o dużej kulturze osobistej. Tak jak Hanka wspominała, był też bardzo rzeczowy. Zdawał się nie zauważać słodkich min Angeliki, tylko poprosił, żebyśmy porozmawiali na osobności. Poszliśmy na spacer po lesie. Pana szef wspominał, że będzie pan świetnie nadawał się do wykonania pewnej dyskretnej misji. Zaczął pan Andrzej. Wiele razy wykonywałem podobne zadania. Tym razem będzie to bardzo szczególny przypadek. Tak? Jakiś szaleniec pisze do mnie listy i twierdzi, że na zamku ukryty jest jabłok, zwany też czarnym medalionem mistrzów. Czy wie pan o co może chodzić? Nie, przyznałem się. Jutro przypłynę do rynu i rozpocznę poszukiwania na zamku i w źródłach. Czemu nazwał pan tego człowieka szaleńcem? Ten człowiek grozi, że wydobędzie ten medalion nawet jeśli będzie musiał wysadzać mury. Zgłosił pan to policji? Tak. Twierdzą, że to wariat. Oczywiście obiecali podjąć śledztwo, ale nie mają żadnych śladów oprócz listów tego człowieka. Kazałem mu czulić ochronę na dziwnie zachowujących się ludzi. Z drugiej strony nie mogę zabronić turystom, moim gościom, żeby chodzili po zamku i wszystko oglądali. Sam pan widzi, że to zadanie wymaga dyskrecji. Rozumiem. Kiwnąłem głową. Czy pan wierzy w istnienie tego medalionu? Urodziłem się i wychowałem w Rynie. Słyszałem wiele legend dotyczących zamku i miasta. Licho wie, czy nie ma tu jakiegoś medalionu. Bardziej mnie jednak niepokoi, do czego zdolny jest człowiek, który szuka tego artefaktu. Jeśli głęboko wierzy, to zrobi wszystko, by zdobyć ten medalion. Tak naprawdę będę musiał dowiedzieć się, czym jest ta rzecz i odnaleźć tego poszukiwacza. Nie będzie to łatwe, bo jest środek sezonu turystycznego. Do tego na zamku będzie odbywała się konferencja naukowa poświęcona Arianom. Kiedy otrzymał pan pierwszy list w sprawie tego medalionu? Zapytałem. Pół roku temu. Czy wtedy był znany termin konferencji? Nie wiem. Zapytam w biurze po powrocie do hotelu. A kolejne listy Przyszły trzy miesiące temu i przedwczoraj. Żałuję, że ich panu nie przywiozłem. To wydruki komputerowe. Korespondencja napisana jest w języku niemieckim, ale chyba dla niepoznaki, bo autorowi zdarzają się błędy gramatyczne. Dodam, że robotnicy, ekipy budowlane prowadzące remont, archeolodzy, którzy prowadzili tu badania, wszyscy oni skarżyli się na dziwne wydarzenia, które miały miejsce na zamku, to znaczy. Ktoś chciał ich nastraszyć. Jutro spotkamy się, to porozmawiamy. Przepraszam, ale jutro rano żegnamy grupę turystów z Niemiec i oni bardzo chcieli się ze mną zobaczyć jeszcze dziś wieczorem. Odprowadziłem pana Andrzeja do samochodu i wróciłem do pań. Piły herbatę, siedziały przy ognisku i rozmawiały. O, jesteś! Angelika zawołała na mój widok. Czego od ciebie chciał ten pan? Mam pomóc mu w rozwikłaniu pewnej zagadki z dziedziny muzealnictwa, odpowiedziałem wymijająco. Hania mówiła, że niekiedy z kimś walczysz. Angelika podpytywała mnie. Konkuruję, poprawiłem ją. Lubisz się ścigać, ale ze mną nie chcesz? Ironizowała. Nie wiem jak wy, ale ja trochę zgłodniałem i upiekę sobie kiełbaskę. Zmieniłem temat. Pójdę i założę spodnie. Angelika zatarła ręce. Hanka też postanowiła założyć coś cieplejszego. W pobliżu wiaty leżał stosik kijów, które ktoś już wcześniej używał. Wybrałem trzy, nadziałem kiełbaski i zacząłem je piec. Hanka doniosła termos z herbatą, a Angelika gitarę. Reszta wieczoru upłynęła spokojnie. Opowiadaliśmy sobie różne historie. Angelika o mazurskich rejsach, Hanka o wyprawach archeologicznych. A ja o poznanych na mazurach ciekawych ludziach. Angelika w pewnym momencie zaczęła grać, a ja wpatrzony w ognisko, wsłuchany w piosenki starałem się przypomnieć sobie, gdzie zetknąłem się z nazwą, ja bok. Myślałem o tym nawet wtedy, kiedy pożegnaliśmy się z Angeliką i położyliśmy się spać. Hanka oddzieliła się ode mnie zasłonką w swojej kajucie na dziobie. Zasypiałem wpatrzony w bólej. W nocy miałem straszny koszmar. Śniło mi się, że walczyłem z Angeliką. Staliśmy na jakiejś górze. Siłowaliśmy się, a ja widziałem przed sobą tylko burzę jej jasnych włosów. Kiedy podniosła na mnie wzrok, okazało się, że jej twarz jest czerwona, pomarszczona i nagle wyrastają jej diabelskie rogi. Obudziłem się w środku nocy, cały zlany potem. Mój telefon komórkowy sygnalizował, że otrzymałem wiadomość tekstową. Przysłał ją pan Andrzej. Pierwszy list w sprawie medalionu otrzymałem tydzień po rezerwacji terminu konferencji. Dotychczasowe doświadczenie nauczyło mnie, że podobne zgranie w czasie nie mogło być dziełem przypadku. To oznaczało, że tajemniczy nadawca listów będzie jutro na zamku w Rynie. Pan Samochodzik. Zamek w Rynie. Rozdział trzeci. Jak na filmie. Obudziły mnie zapach i skwierczenie smażonych jajek. Hanka szykowała śniadanie. Twoja śliczna pani kapitan odpłynęła, powiedziała, kiedy zobaczyła, że się budzę. Ciekawe, o której ona wstaje? A która jest? Rozglądałem się za swoim zegarkiem. Prawie dziewiąta. Szybko podniosłem się z koj i schowałem pościel. Założyłem kąpielówki i z dziobu smaragdusa skoczyłem do wody potrzebowałem takiego orzeźwienia. Po śniadaniu odpłynęliśmy w kierunku rynnu. Przepłynęliśmy koło sporej wyspy, gdzie miejsca lęgowe mają rybitwy i drugiej, porośniętej krzakami i drzewami, wokół której były zacumowane jachty. Wiał mocny, północny wiatr, więc postawiłem foka i zatrudniłem mechankę do obsługi szotów. To nie takie trudne, stwierdziła po kilkunastu minutach. Mówisz mi, kiedy mamy poluzować, a kiedy ciągnąć ten sznurek? Na jachcie nie ma sznurków, tylko są liny. Zwróciłem jej uwagę. Ty akurat trzymasz szota. Gdybyś była dobrym załogantem, nie musiałbym ci mówić, co masz robić. Skąd niby mam to wiedzieć? Co za sztuka mocniej lub słabiej trzymać tego szota? Bo nie patrzysz na żagiel, powierzchnię jeziora i niebo. Przecież patrzę. I co widzisz? Chmury. Fale większe i mniejsze, domy, lasy, konie, krowy, kury i drogę na Ostrołękę, zażartowałem. Krajobraz jest tu rzeczywiście piękny, ale ciebie, jako załoganta trzymającego Szoty, czyli Szotmana, powinno interesować głównie to, co jest związane z jachtem. Luzując i wybierając Szota sterujesz przed nim żaglem, zwanym Fokiem. To bardzo ważny żagiel, bo on tak naprawdę decyduje o tym, jak szybko płynie łódź i jak ostry kurs możemy wybrać. Dwa żagle tworzą dysze. Żagle najlepiej pracują, kiedy są napełnione wiatrem. Za mocno wyluzowane zaczynają łopotać, a to jest tak, jakby ustawić silnik na jałowym biegu. Kiedy za mocno je wybierzesz i żagle są naciągnięte jak blachy, nie wykorzystasz pełnej ich mocy. Najlepiej utrzymywać żagle na granicy łopotu. A co wyczytujesz z chmur? Nie ma jeszcze dziesiątej, a już nieźle wieje. Taka pogoda utrzyma się przez resztę dnia. Nie będzie upału. Te chmurki z ciemnoszarymi spodami przynoszą szkwały widoczne na jeziorze jako obszary z drobnymi falami. To miejsca, gdzie mocniej i ostrzej wieje wiatr. Jak na zawołanie wpłynęliśmy w szkwał. Smaragdus złapał wiatr. Lekko przechylił się na prawą burtę, a Hanka pisnęła. Balastuj. Powiedziałem do załogantki, odchylając się na lewą burtę. Likwoka lekko ciłopocze, więc możesz odrobinę wybrać szota. Pouczałem ją. Kabestan zaklakotał, a Hanka zdumiona patrzyła. Jak lewa burta unosi się. Widzisz koniec szkwał? Zapytałem ją. Kiedy dziób smaragdusa tam się zbliży, wiatr będzie słabszy. Więc wcześniej poluzuj foka. Hanka posłusznie wykonała rozkaz. Następne pół godziny spędziliśmy na wpływaniu w liczne szkwały. Woda bryzgała na nas, wiatr rozwiewał włosy, a Hanka śmiała się wychylona za burtę. Smaragdus dzielnie znosił nawet najsilniejsze podmuchy wiatru. Nic nawet nie zaskrzypiało. Jacht wydawał się ciężko wchodzić w fale, ale bardzo łagodnie łapał przechył i chyba rzeczywiście. Jak mówił szkutnik, wymagał przynajmniej dwóch przednich żagli. W tej łajbie czuć było jakąś uśpioną moc. Czarna perła, Hanka zauważyła jacht Angeliki daleko za naszą rufą. Obejrzałem się. Płynęła ze zrefowanym grotem. Miała lżejszą łódkę, więc i tak płynęła szybko, ale za to łatwiej było jej przebalastować jacht, kiedy wpływała w szkwały. Dzięki temu gnała za nami cały czas płynąc z lewym halsem z mieczem, który lekko pobłyskiwał w słońcu pod jej kadłubem. Chcę się z tobą ścigać, powiedziała Hanka. A ty masz ochotę na regaty? Zapytałem ją. Nie. W porządku, kiwnąłem głową. Spokojnie obserwowałem, jak czarna perła płynie za nami. Minęliśmy już Erbikal, półwysep z polem namiotowym i dotarliśmy na zatokę. Z której widać było ryn. Od kiedy pamiętam, to miasteczko zawsze mi się podobało. Leży na skrzyżowaniu dróg zmrągowa do Giżycka i sterławek wielkich do Mikołajek. Ukształtowanie terenu sprawia, że przez ryn jedzie się jak przez San Francisco. Góruje nad nim bryła dawnego Zamku Krzyżackiego, który ukryty za koronami drzew wydaje się być jeszcze bardziej intrygujący. Z żadnej strony nie można zobaczyć go całego tak jakby chciał coś ukryć. Jego kształt przywodzi na myśl koronę, budynek klasztorny, więzienie, wszystko po trochu. Mnie, przez swoje drobne wieżyczki przypominające minarety, kojarzył się z fortecami i rodem z Bliskiego Wschodu. Zauważyłem, że wyraz twarzy Hanki na widok odległego jeszcze zamku bardzo się zmienił. Spoważniała i wpatrywała się w budowlę z ogromną uwagą, może zastanawiała się. Co ją czeka w pracy? Zerknąłem do tyłu. Czarna perła nieoczekiwanie stała się nagle bardzo odległa, za to zamek rósł, jakbym patrzył na niego przez lornetkę. To uczucie nagle prysło, kiedy musieliśmy zmienić kurs na północny i zacząć halsować, by dopłynąć do portu w Rynie. Wiatr wzmógł się, a ciemne ołowiane chmury zaczęły gnać na południe, jakby były wysyłane przez niewidzialną siłę zamieszkującą zamek. Wysłałem Hankę pod pokład, żeby założyła ciepłą bluzę. Wtedy na chwilę rozbłysło słońce. Wyglądało to tak, jakby ktoś przesunął snop światła ze smaragdusa na zamek, który na moment zamienił się w ciemnoszarą skałę. To magiczne widowisko zakończyło się z chwilą, kiedy Hanka wróciła do kokpitu. Tak byłem zaabsorbowany tym, co dzieje się wokół mnie, że nie zauważyłem, kiedy podpłynęła do nas czarna perła. Angelika płynęła tak ostrym kursem, że wyglądało to tak, jakby wbrew prawom fizyki płynęła pod wiatr. Jej czarne żagle rzucały groźny cień na wodę, która nagle nabrała ołowianej barwy. Nie boisz się? Hanka zajrzała mi w oczy. Czego? Nie odrywałem wzroku od jachtu Angeliki. Tego co widzisz. Nagle jakby świat wokół nas zadudnił dźwiękiem setek werbli. Na jezioro i na nas runął grat. Gródki lodu łomotały o pokład smaragdusa, a woda wydawała się kipieć. Błyskawicznie z kabiny sięgnąłem mój ulubiony zielony, wojskowy kapelusz. Wokół nas zaczęła szumieć ulewa, w której słyszałem coś jak ludzkie zawodzenie. Może to ktoś potrzebował pomocy? Uwaga! Hanka krzyknęła w tej samej chwili, kiedy ja dostrzegłem niebezpieczeństwo. Z deszczu, dwadzieścia metrów od nas... Wyłonił się biały dziób statku pasażerskiego. Momentalnie zrobiłem zwrot przez sztak. Motorowiec przypominał zjawę, bo nigdzie nie było widać pasażerów. Tłoczyli się chyba na dolnym pokładzie, bezpieczni pod dachem i za oknami, popijając herbatę z rumem. Na górnym pokładzie grała tylko muzyka. Zachuczała syrena i znowu zostaliśmy sami. Wydawało mi się, że płyniemy bardzo wolno. Zostawiłem Hankę przy rumplu. A sam przeszedłem na dziób. Trzymając się sztagu wszedłem na bukszpryt, żeby zobaczyć co jest przed nami. Niespodziewanie deszcz zaczął żednąć. Wyjrzało słońce i trzydzieści metrów przed naszym dziobem pojawiła się Angelika. Przemoczona stała na rufie i patrzyła mi prosto w oczy. Przyszedł szkwał i gwałtownie nabraliśmy prędkości. Przebiegłem do kokpitu i zarządziłem zwrot. Smaragdus posłusznie obrócił się prawie w miejscu. Po szkwale nadeszła flauta. Stanęliśmy kilka metrów od nabrzeża, gdzie cumowała czarna perła. Rzuć cumę! zawołała Angelika. Z sachterpiku wyjąłem linę i podałem ją blondynce. Bez trudu ściągnęła nas do brzegu i zawiązała cumę na knadze. Pogoda zmieniła się i z za białych obłoków wyglądało słońce. Grzało na tyle mocno, że nasze przemoczone ubrania parowały. Angelika usiadła na kabinie swojego jachtu i rozczesywała jasne włosy. W tym czasie Hanka zabrała z kabiny plecak. Pomogłem jej zejść na ląd. Do zobaczenia. Powiedziała przytulając się do mnie. Pamiętaj o mnie i o tym, że jestem twoim przyjacielem. Będę pamiętał, obiecałem. Jeszcze nie raz spotkamy się na zamku. Tak? Czemu? Twój nowy szef poprosił mnie o pomoc. Doradztwo w pewnej delikatnej materii nie chciałem, żeby Hanka zadawała mi więcej pytań na ten temat. Wlot zrozumiała, co miałem na myśli, kiwnęła głową i posłała mi pocałunek. Poprawiła plecak i ruszyła w stronę zamku. Dopiero teraz przyjrzałem się, gdzie zacumowałem. Znalazłem się w długim sznurze jachtów cumujących przy zachodnim brzegu zatoki, blisko budynku szkoły. Widać było postawione doraźnie budki oferujące posiłki barowe, puby reklamujące się markami piwa. Na północ ode mnie znajdowała się najstarsza część miasta z zamkiem. Wróciłem na jacht, żeby zrzucić żeglarskie ubranie. Byłem umówiony z dyrektorem hotelu, więc postanowiłem ubrać się tak, by specjalnie nie rzucać się w oczy wśród reszty hotelowych gości. Dokąd dalej płyniesz? Zapytała mnie Angelika. Była ubrana w zwiewną spódnicę, w kwiaty i koszulkę na cienkich ramionczkach odsłaniającą pępek. Nigdzie, chyba kilka dni zabawie w Rynie, odpowiedziałem. To przez tę czarnulkę? Nie. Nie kłam. Idealna kandydatka na żonę. Świetnie gotuje, umie trzymać szoty, może nawet uprałaby ci skarpetki? Kpiła Angelika. Sam też jakoś sobie daje radę. Uważasz, że wasze spotkanie to przypadek? Angelika uśmiechnęła się i nie czekając na odpowiedź, zeskoczyła na pomost biegnący wzdłuż brzegu. Jeszcze chwilę jej pantofelki stukały po deskach, zwracając uwagę wszystkich żeglarzy. Potem zeszła na betonowy chodnik i zniknęła mi z oczu w tłumie turystów. Na razie nie zastanawiałem się nad pytaniem Angeliki, tylko założyłem lniane spodnie i marynarkę. W jasnych pantoflach i ciemnych okularach wyglądałem elegancko. Zamknąłem kajutę i pomaszerowałem w kierunku zamku. Dotarłem do ulicy Hanki Sawickiej, która wspinała się w stronę centrum miasteczka. Moją uwagę przykuła stara, opuszczona rudera po prawej stronie. Po przeciwnej była restauracja i zajazd w jednym. Wyżej stała odremontowana siedziba domu kultury. Dotarłem do drogi, po której jechał sznur samochodów zmierzających do Giżycka. Wyjeżdżały z zagórki po lewej, zjeżdżały w dół, w prawo i znowu wspinały się. Dlatego te uliczki Renu tak przypominały mi San Francisco. Co gorsza, to było jedyne dogodne miejsce do przejechania pomiędzy jeziorami Ryńskimi Maołów i Orło. Tu w centrum zatrzymywały się autobusy PKS, były sklepy spożywcze, restauracje i po drugiej stronie ulicy, u stóp zamku, zobaczyłem targowisko. Widocznie poniedziałki były w Rynie dniami targowymi. Od tej strony wjazd do zamku był zamknięty szlabanem. Wspinałem się po bruku w stronę bramy. Dobrze pamiętałem, że kiedy w zamku miał siedzibę urząd gminy, to można było wjeżdżać na dziedziniec. Teraz ta sztuka nie udałaby się. W przejściu bramnym natknąłem się na schody, a przed nimi na umieszczone na posadzce najważniejsze daty z historii zamku. Przyglądałem się pięknie wykonanym inskrypcjom i mosiężnym tarczom. Przede mną stanął ubrany w ciemne spodnie i białą koszulę młody, obcięty na jeża, pracownik ochrony. Dzień dobry, pan jest gościem hotelowym? zagadnął mnie uprzejmie. Nie, byłem umówiony z dyrektorem, odpowiedziałem. Proszę przejść przez dziedziniec i za wejściem do baszty znajdzie pan wskazówki prowadzące do recepcji. Ochroniarz pokierował mnie. Podziękowałem mu za pomoc i wszedłem na dziedziniec. Ogromna przestrzeń pomiędzy czterema skrzydłami zamku została pokryta marmurową posadzką. Zobaczyłem w niej podświetlone gabloty z grubym szkłem pancernym. W nich, na piasku, leżały elementy średniowiecznego uzbrojenia, jakby właśnie odkryte przez archeologów. Nad głowami zwisał zielony baldachim odgradzający turystów od wielkiego przezroczystego dachu. Moją uwagę przykuły wyszyte wizerunki dwóch rycerzy jadących na jednym koniu, ornamenty roślinne, które jednak mogły przywodzić na myśl ozdoby rodem z Bliskiego Wschodu. Symbolika tych rycerzy odwoływała się do legend związanych z zakonem templariuszy, a w Rynie wybudowano przecież zamek krzyżacki. Baszta pełniła funkcję klatki schodowej dla mieszkańców hotelu. Za nią odnalazłem wejście do restauracji i dwa zejścia do piwnic jedno do winiarni, drugie do recepcji. Skręciłem w lewo i znalazłem się w podziemiach. Hol hotelowy przypominał charakterem piwnice zamkowe z wielkimi kamieniami fundamentów i odsłoniętymi ceglanymi murami. Musiał jednocześnie spełniać pewne standardy, więc były tu wygodne skórzane kanapy, kontuar recepcji, gablotki z pamiątkami i rozbite szkielet jakiejś starej łodzi. Przedstawiłem się recepcjonistce i kazano mi czekać. Najpierw obejrzałem kopię zbroi rycerskich, potem wróciłem do łodzi. Był to fenomenalnie wykonany element dekoracji zamku. Odruchowo pogładziłem klepki poszycia, kiedy z jednego z korytarzy prowadzących do holu wyszedł pan Andrzej. Uśmiechnął się widząc mój gest. Widać, że z pana zapalony żeglarz, powiedział witając się. Ta ozdoba nawiązuje do wyprawy wielkiego mistrza Winricha wąkni prodego łodziami z Rynu, przez jeziora mazurskie, rzekami do Narwi, a potem Wisłą do Torunia. Chodźmy do refektarza, napijemy się kawy i porozmawiamy. Przeszliśmy na poziom dziedzińca i z niego weszliśmy do restauracji. Usiedliśmy w niszy okiennej, przy czteroosobowym stoliku. Tu widać było, jak grube mury miał zamek. Tu można było podziwiać sklepienie krzyżowe. Przyznam, że w całym zamku skutecznie połączono to, co stare, z elementami nawiązującymi do stylu średniowiecznego. Wszystko, mury, wystrój wnętrz, kolorystyka, współgrało i budziło podziw. Zamówiłem cappuccino. Poprosiłem, żeby za kilkanaście minut przyszły panie, które pomogą panu w pracy, powiedział pan Andrzej zerkając na zegarek. Przedtem chciałem z panem porozmawiać na osobności. Pierwsza sprawa, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zakwaterować pana na zamku. Oczywiście będzie pan tu moim gościem. Zgadza się pan. Mam nadzieję, że to ułatwi panu pracę. Tak, bardzo dziękuję, pokiwałem głową. Tu są te listy. Pan Andrzej wyjął z kieszeni kopertę i podał mi ją. Niech pan spokojnie zapozna się z materiałem. Czy ma pan już jakiś pomysł, o co chodzi temu człowiekowi? Nie wiem, przyznałem się. Moim zdaniem, może to być szaleniec lub człowiek wynajęty przez konkurencję. Pan nie wierzy w istnienie tego dziwnego przedmiotu? Nie. Po tylu wiekach nagle ktoś odkrywa, że istniał jakiś medalion. Powątpiewałem. Pan urodził się w Rynie. Czy słyszał pan kiedykolwiek legendę o tym medalionie? Nie. Właśnie. Jakiś, nawet najdrobniejszy ślad pozostałby w ludowych podaniach. Rozpocznę pracę od dokładnego poznania rozkładu zamku oraz historii rynu. Potem skupię uwagę na uczestnikach tej konferencji naukowej. Myślę, że znajdę jakiś ślad autora tych pism. Świetnie, to są panie, które panu pomogą, pan Andrzej zaprosił do nas dwie panie. Obie były ubrane w garsonki, spódnice i białe bluzki. Niejako strój firmowy pracowników w hotelu. Pani Agata była wysoką, szczupłą brunetką o kręcących się włosach sięgających tuż poniżej linii uszu. Bacznie zwracała uwagę na najmniejsze szczegóły pracy obsługi hotelu. Odpowiadała tu za marketing, ale też była kimś w rodzaju wicedyrektora. Jej koleżanka, pani Zofia, była blondynką mniej więcej w moim wieku. Miała ze sobą książki potrzebne w jej pracy. Na zamku pełniła funkcję kustosza, a jednym z jej zadań było prowadzenie wycieczek po zamku. Pan Andrzej przedstawił mnie obu paniom, opowiedział o moim zadaniu i moich planach. Okazało się, że jeden z klientów w ostatniej chwili wycofał rezerwację i zamiast niego mogłem zamieszkać w jednym z pokojów skrzydła konturskiego. Na popołudnie umówiłem się na zwiedzanie z panią Zofią, a z panią Agatą załatwiłem formalności związane z moim zameldowaniem. Pożegnałem się z panem Andrzejem, który wyjeżdżał do drugiego swojego hotelu i pomaszerowałem w stronę przystani, żeby zabrać z jachtu swoje rzeczy. Trochę żałowałem, że będę spędzać urlop na lądzie, ale za to mogłem mieszkać na zamku, a to już jest sporą atrakcją. Zapłaciłem Bosmanowi za kilkudniowy postój smaragdusa. Zdjąłem marynarkę i zacząłem pakować się do plecaka i worka. Obiuczony i spocony wróciłem na zamek po godzinie. W recepcji odebrałem kartę otwierającą drzwi mojego pokoju. Pójdzie pan w lewo i na końcu korytarza jest winda, instruowała mnie blondynka za kontuarem. Pana pokój ma numer 335 i jest na trzecim piętrze. Zaciągnąłem swoje graty do windy. Po drodze minąłem wejścia do sal konferencyjnych, gabloty z kolejnymi eksponatami, średniowiecznym uzbrojeniem, wielkimi planszami opowiadającymi o historii zamku i rynu oraz wejście na basen. Winda bezszelestnie zawiozła mnie na trzecie piętro. Tu winda miała drewniany portal. Rozejrzałem się, próbując zgadnąć, w którą stronę mam iść do swojego pokoju. Jedna ze strzałek z numerami pokojów pokazywała, że powinienem iść w prawo. Był środek dnia, ale w niektórych korytarzach panował półmrok. Znalazłem pokoje z numerami od 340 wzwyż. Dotarłem do korytarza z posadzką z piaskowca i reliktami średniowiecznego, ceglanego muru. Za nim, za ostrołkowymi przejściami był drugi, równoległy korytarzyk i pokoje z marmurowymi portalami przy drzwiach. Było tu ciemno, nie widziałem numerów pokojów, ale stwierdziłem, że tu muszą być najdroższe apartamenty w hotelu. Poszedłem dalej. Znalazłem się przed stromymi schodami. Zostawiłem bagaże i zszedłem na piętro, gdzie na podłodze położono wykładzinę z wzorami skrat i łańcuchów. Wbrew nadziei mieć nadzieję, przeczytałem napis na podłodze. Przypomniały mi się słowa pani Agaty, która mówiła że obsługa nie mówi gościom, jak dokładnie trafić do pokoju, fundując w ten sposób dodatkową atrakcję. Zawróciłem do windy i poszedłem w drugą stronę. Tam znalazłem się w skrzydle myśliwskim, a numery pokoi rosły od 350 wzwyż. Doszedłem do wniosku, że mój pokój musiał być gdzieś w tym równoległym korytarzyku. Z kieszonki plecaka wyjąłem latarkę i zacząłem świecić na portale, by odszukać numer swojego pokoju. Najpierw był pokój komtura Fryderyka von Wallenrodego, pierwszego komtura w Renie w latach 1393-1396, poległego w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem. Z jednego z pokoi wyszła sprzątaczka, widząc co robię, zapaliła światło. Mój apartament był następny, a jego patronem był kontur Jan von Schenfeld. Wsunąłem kartę w zamek i wszedłem do pokoju. Westchnąłem zadowolony. Lepszych warunków do pracy nie mogłem sobie wymarzyć. Z okna miałem widok na zatokę jeziora Ryńskiego. Meble stylizowane na stare, wykonane z ciemnego drewna. Szafa, proste, ale niezwykle miękkie fotele, biureczko z toaletką, kanapa, łóżka. Wszystko było najwyższej jakości. Mogłem tu także bezpłatnie korzystać z internetu. Rozpakowałem się i wszedłem pod prysznic. Kąpiel to było to, czego teraz potrzebowałem. Przed spotkaniem z panią Zofią, zszedłem do restauracji. Akurat na posiłek zbierali się uczestnicy konferencji. Z uwagą obserwowałem wielojęzyczną grupkę kilkudziesięciu osób. Słyszałem rozmowy chyba we wszystkich europejskich językach. Nasłuchiwałem, starając się wychwycić cokolwiek związanego z zamkiem. Jeśli hotel pojawiał się w rozmowach, to tylko jako niezwykle interesujące miejsce na konferencję. Po obiedzie spotkałem się przy recepcji z panią Zofią. W trakcie naszego spaceru, nerwowo bawiła się chustką zawiązaną na szyi. Pokazała mi basen, sale konferencyjne z głęboką, ukrytą poty grubym szkłem studnią, kapitularz na drugim piętrze piwnicę z winiarnią i klubem nocnym. Na koniec wycieczki zaprowadziła mnie do pani Agaty, która przygotowała mi dodatkowe materiały, w tym dokładne plany zamku, o które prosiłem. Była już osiemnasta i na dziedzińcu rozpoczęło się widowisko rycerskie dla wycieczki z Rosji. Zamówiłem kawę i starałem się przypomnieć sobie, gdzie wcześniej zetknąłem się z określeniem Jabłok. Wreszcie sobie coś przypomniałem. Pobiegłem do części biurowej, nad recepcją, by odszukać panią Zofię lub panią Agatę. Znalazłem tę pierwszą. Czy ma pani może Biblię? Zapytałem ją. Była zdziwiona, ale sięgnęła ręką na półkę pełną różnych książek i podała mi gruby tom. Oddam jutro. Powiedziałem i czym prędzej poszedłem do siebie. Najpierw w wyszukiwarce internetowej odnalazłem hasło Jabok. To nazwa jednej z rzek wpadających od zachodu do Jordanu. Przecina ona płaskowyż Gilead. Na jednym z brodów, jak boku biblijny, Jakub zmagał się z tajemniczym kimś. Podobno cały ten rejon był znany z wyrabianego tam leczniczego balsamu. W Biblii odszukałem odpowiednie wersy. Jakub przed spotkaniem z bratem Ezawem przodem wysłał swoje dwa obozy. Pozostał sam i wtedy mocował się z jakimś mężem aż do świtu. Po zwycięskiej walce przeciwnik pobłogosławił go, a Jakub zmienił imię na Izrael. Zastanawiałem się, jaki związek z biblijną historią może mieć ryn i jakiś tajemniczy medalion, kiedy nagle rozległo się pukanie do moich drzwi. Wstałem od biurka i wyjrzałem na korytarz. Nikogo tu nie było. Wyszedłem, zamurowany krużganek. Nic nie słyszałem. Na pokrytych wykładziną posadzkach nie było słychać kroków. To oznaczało, że ktoś odszedł w lewo w stronę skrzydła rycerskiego lub w prawo do baszty. Wróciłem do swojego apartamentu, podnosząc po drodze kopertę leżącą na progu. W środku był list napisany po polsku. Drogi panie Pawle, cieszę się, że to z panem przyjdzie mi się zmierzyć w drodze po jak czy też czarny medalion mistrzów. Wolałbym, co prawda, na pana miejscu zobaczyć pańskiego przełożonego, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Myślę, że już wkrótce rozszyfruje pan historię tego skarbu. Podobno w księdze napisano, że odkrycie tego medalionu poprzedzą dziwne wydarzenia na niebie i ziemi. Niech pan uważa na siebie. Niech pan przegna od siebie wszelkie pokusy, bo tylko człowiek o czystym sercu może sięgnąć po ten skarb. Niech pan uważnie przeczyta napisy przy wejściu do hotelu. Tu nic nie jest dziełem przypadku. Taeda. Taeda po łacinie oznacza pochodnie. Czemu ktoś przybrał taki pseudonim. Zamknąłem pokój i klatką schodową w baszcie zszedłem na dziedziniec, a z niego do recepcji. Przeszedłem przez automatycznie otwierające się drzwi. U moich stóp była mosiężna tarcza z herbem zakonu krzyżackiego i motem pomagać, bronić, leczyć. Podniosłem wzrok i na bylce zobaczyłem napis po polsku i po łacinie. Dostaniesz klucze do tajemnic historii. Przyznam, że przeszedł mi zimny dreszcz po plecach.